Eksport produktów rolno-spożywczych do Chin był tematem poniedziałkowej konferencji, która odbyła się w Warszawie. Prelegenci zastanawiali się, czy można zwiększyć efektywność tych działań i na jaką skalę. Kluczem do chińskiego rynku według ministra rolnictwa Marka Sawickiego jest konsolidacja polskich firm. Pojedynczy eksporter, pojedyncza polska firma na rynku chińskim zginie jak kropla w morzu potrzeb, w oceanie potrzeb, więc musimy tworzyć silne konsorcja, grupy i to nie tylko jednego produktu, ale wieloproduktowe i wtedy z pewnością, jeśli do tych produktów dołożymy jedną wspólną markę, to na rynku chińskim za 5-10 lat możemy rzeczywiście być z eksportem o wartości kilku miliardów, a nie kilkuset milionów euro. Rynek chiński jest dla nas ciekawy, atrakcyjny, ponieważ no, jest to ogromna rzesza konsumentów. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze sympozjum, konferencja da pewne wytyczne wskazówki do tego, jak na tym rynku się znaleźć. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dzisiaj na przykład dominują tam takie kraje jak Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, z Europy Włochy, no to jest wiele do zrobienia. Prowadzimy od 2008 roku bardzo intensywną kampanię promocyjną, to nadal Polska jest mało znana. Nadal mało znane są polskie produkty. My jesteśmy obecni głównie w Szanghaju i w Pekinie, natomiast to, co w tej chwili odkrywamy i co może być jakoś ogromną szansą, to centralne i zachodnie Chiny. Całym sercem do apelu pana ministra Sawickiego, nie róbmy tego pojedynku. Tylko największe polskie przedsiębiorstwa stać na wchodzenie na rynek chiński w pojedynkę. Róbmy to razem, a wtedy przekonamy się, że Pekin jest blisko.